Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Państwo Radni, Szanowni Goście. O Wiśle mógłbym mówić godzinami, jednak postaram skupić się na kwestiach najważniejszych. Miniony sezon 2014-2015 w wykonaniu piłkarskiej Wisły Płock można ocenić na dwa sposoby. Nie udało się niestety spełnić marzenia, jakim był niewątpliwie awans do Ekstraklasy. Udało się natomiast osiągnąć cel, którym jest systematyczny progres w rozwoju spółki i osiągany przez klub wyniku. Wisła zakończyła sezon na trzecim miejscu. Trzeba jednak zauważyć, że dorobek 69 punktów w ostatnich 11 latach tylko raz nie gwarantował awansu do najwyższej klasy rozgrywek. Oczywistym jest, że cel piłkarskiej Wisły na kolejny sezon będzie jasno określony i będzie nim awans do Ekstraklasy. Należy jednak pamiętać, że Wisła Płock to nie tylko zawodowa piłka nożna. To również cały system szkolenia młodych piłkarzy, obecnie skupiony głównie w Stowarzyszeniu Sportu Młodzieżowego Wisła Płock. W regularnych treningach piłkarskich uczestniczy około 350 młodych ludzi z Płocka i okolicy. Absolutnym hitem okazało się również piłkarskie przedszkole, w którego zajęciach uczestniczy kilkudziesięciu chłopców w wieku od 4 do 6 lat. Nie są to oczywiście zajęcia stricte piłkarskie, jednak przyczyniają się do ogólnej poprawy sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej wśród najmłodszych. Ponadto wychowują i kształtują przywiązanie do naszego miasta i klubu od najmłodszych lat. Wiem, że nie są to tylko hasła marketingowe, a realny wpływ na rozwój tych najmłodszych chłopczan, ponieważ miałem okazję wielokrotnie obserwować te zajęcia z racji uczestnictwa w nich mojego 5-letniego chrześniaka. Spółka Wisła Płock S.A. współpracuje również z innymi klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, przedszkolami czy organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie sposób również nie docenić wartości marketingowej i promocyjnej piłkarskiej Wisły. Mecze piłkarzy nożnej Wisły Płock były 13-krotnie transmitowane na żywo w telewizji Orange Sport, a ilość publikacji w mediach ogólnopolskich dotyczących naszego klubu była porównywalna do ilości artykułów na temat klubu z Ekstraklasy. Nie da się słowami opisać wartości, jaką dla miasta stanowi ten klub. Wystarczy spojrzeć na wypełnioną dziś po brzegi aulę ratusza. Dlatego też chciałbym podziękować. Przede wszystkim dziękuję prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za to, że od wielu lat wspiera piłkarską Wisłę i za to, że zaufał naszej kibicowskiej wizji rozwoju klubu, którą miałem przyjemność prezentować na tej sali ponad 3 lata temu. Dziękuję również za to, że w tej delikatnej materii, jaką dla wielu środowisk jest klub, udało się w ostatnich latach uniknąć poważnych konfliktów, co pana poprzednikom nie zawsze się udawało. Liczę na dalsze wsparcie z pana strony. Dziękuję radnym miasta poprzedniej i obecnej kadencji, którzy mimo wielu potrzeb finansowych, które ma nasze miasto, decydują się podnieść rękę za dalszym finansowaniem piłki nożnej w Płocku. Dziękuję wam za to, że rozumiecie, jak wielką wartość Wisła stanowi dla naszego miasta i regionu, mimo braku zysku z działalności spółki w osłabionym rachunku ciągnionym. Dziękuję również sponsorom prywatnym, wspierającym klub, którzy doskonale rozumieją, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Pozwolę sobie wymienić nazwy tych firm. Transtrend, Revico, El Consgut, Dom Brokerski, Pol Finance, Bilfinger, Kasztelan, Petrotel, Roll Market, Kranców, Megabud, Ford Michalski Motors, Skif Technics, Mobilis, Selenka czy Spawek. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Jednocześnie bardzo mi przykro, że na powyższej liście nie ma największej polskiej firmy. Firmy, której kominy doskonale widać z trybun stadionu, a skutki ubocznej jej działalności czuć na co dzień w polskim powietrzu. Liczę, że w najbliższym czasie zarząd tej największej w Polsce firmy spojrzy łaskawszym okiem na nomen omen nawciarzy i powróci do finansowania piłki nożnej w Płocku. Podziękowania należą się również zarządowi na czele z prezesem Jackiem Kruszewskim, a także piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu na czele z trenerem Marcinem Kaczmarkiem. W imieniu swoim i płocczan dziękuję wam panowie za wiele sportowych emocji w minionym sezonie i życzę owocnej pracy w kolejnym. Mówiąc o klubie, nie sposób nie wspomnieć również o obiekcie, czyli stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku. Kibice doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nasze miasto miało w ostatnich latach dużo pilniejsze potrzeby, jak choćby obwodnica, wiadukt, nowy dworzec kolejowy, remont Nabrzeża Wiślanego, liczne przedszkola czy remonty kluczowych w Płocku ulic. Skoro jednak zdecydowano większość tych inwestycji, m.in. dzięki dobrej współpracy z marszałkiem województwa, już udało bądź uda nam się w najbliższym czasie wykonać, to najwyższy czas, aby rozpocząć poważną dyskusję na temat modernizacji stadionu Łukasiewicza 34. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie byłaby to inwestycja na jeden rok, bo jej koszt całkowicie pochłonąłby budżet inwestycyjny miasta i na to niestety nie możemy sobie pozwolić. Uważam jednak, że powinniśmy wziąć przykład z takich miast jak Kraków, Mielec, Lublin czy Tychy i rozłożyć wykonanie tej inwestycji na 3-4 lata. Warto zauważyć, że ostatni poważny remont naszego stadionu miał miejsce 19 lat temu. Zamontowano wtedy na nim krzesełka, podczas gdy w całym kraju jest już blisko 30 obiektów, które powstały w XXI wieku, a w miastach, które borykają się z podobnym do naszego problemem, albo właśnie rozpoczynają się gruntowne modernizacje stadionów, albo rozpoczną się za chwilę, na przykład w Chorzowie, Olsztynie czy Chojnicach. Płock zasługuje na nowoczesny stadion.
Ostatnie eventy Orlenu i Budmatu pokazały, że może on doskonale służyć nie tylko piłkarzom nożnym i kibicom, ale również innym mieszkańcom naszego miasta. Na zakończenie chciałbym jasno powiedzieć, w imieniu swoim i całego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, deklarujemy dalsze wsparcie dla Wisły, liczymy na jej awans do Ekstraklasy w najbliższym sezonie i oczekujemy od prezydenta konkretnych działań w kwestii modernizacji stadionu przy Łukasiewicza 34. Dziękuję Państwu.